W dzisiejszym filmie porównam 5 programów do odszumiania zdjęć i zobaczymy, który z nich poradzi sobie z tym zadaniem najlepiej. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. W dzisiejszym filmie chciałem powrócić do tematu, który już poruszałem na moim kanale, do odszumiania zdjęć, do sprawdzenia, który z popularnych obecnie programów najlepiej się sprawdza przy odszumianiu zdjęć, bo pojawił się nowy konkurent. Lightroom w ostatniej aktualizacji dodał sztuczną inteligencję do odszumiania zdjęć i to poprawiło znacząco odszumianie zdjęć w Lightroom, ale oczywiście też ta funkcja wykorzystuje sztuczną inteligencję, co powoduje, że działa dosyć wolno i nie jest tak szybko jak natywne usuwanie szumu w Lightroom. No dobra, jakie to będą programy? Będzie to Lightroom, Luminar Noiseless AI, Topaz Denoise AI, DxO Pure RAW i Imagenomic Noiseware, który to jest wtyczką do Photoshopa. Zobaczymy, jak one sobie poradzą. Przy okazji też zobaczymy, jak radzi sobie moja paczka presetów The One, która ma presety odszumiające, wyostrzające, które adaptacyjnie dostosowują się do ISO na zdjęciu, także same odszumiają i wyostrzają zdjęcia. Działają bardzo szybko, także nie obciążają procesora, nawet na słabszych komputerach działają i świetnie się nadają właśnie do takiego reportażu ślubnego czy ze chrztu, gdzie mamy różne wartości, wiecie, ISO i nie chcemy tego wszystkiego przepuszczać przez jakieś dodatkowe programy, które pożrą nam dużą część czasu naszego podczas edycji. No dobra, przejdźmy do mojego komputera i zobaczymy, jak działają te programy i jakie efekty uzyskujemy przy odszumianiu zdjęć. Na początek zaczniemy od Adobe Lightroom Classic. Mamy 2 pliki, na których dzisiaj będziemy się wyżywać. Jeden plik to jest, zobaczcie, nocne zdjęcie nieba, 25 sekund naświetlania, f2.8, ISO 5000. Takie zastosowanie, wiecie, wysokiego ISO, dosyć klasyczne. Wieczorem, w nocy robimy zdjęcie nieba i potrzebujemy wyższego ISO. Zobaczymy, jak sobie tutaj program poradzi. Drugie zdjęcie, zdjęcie z reportażu ślubnego, zdjęcie właśnie z zimnymi ogniami. Wcale nie są zimne, można się poparzyć, doświadczyłem to na własnych palcach, ale pomijając to zdjęcie na ISO 8000, także też dosyć wysokie ISO, ale jak widzicie, tu już niedużo było tych zimnych ogni, tego światła też nie było dużo, no i trzeba było dobrze to zdjęcie naświetlić, także myślę, że te ISO 8000 tu było spoko. Zawsze mogłem zejść też trochę z czasem, pewnie do 1,6 i dałoby to też radę i wtedy mógłbym zastosować na przykład ISO 4000, ale na spokojnie myślę, że ISO 8000 nie ma tragedii. Zobaczcie, nawet bez odszumiania jest całkiem spoko. Przejdźmy do modułu wyboła. Jak widzicie, wszystkie tutaj usuwania szumów są wyłączone, a to dlatego, że u mnie automatycznie zaciągają się presety z paczki The One, które odszumiają te zdjęcia z automatu, automatu je wyostrzają. Mega to przyspiesza właśnie pracę nad taką sesją, czy ślubną, czy portretową. Przy wyższych ISO automatycznie mamy i zdjęcia odszumione, i wyostrzone. Petarda. Dla mnie petarda, bo oszczędza mi dużo czasu. Ale dzisiaj porównamy to klasyczne odszumianie, które mamy na suwaczkach w Lightroom, z inteligentnym odszumianiem w Lightroom oraz z innymi programami też, które wykorzystują sztuczną inteligencję między innymi. Dobrze, zacznijmy sobie tutaj od takiego klasycznego odszumiania w Lightroom, czyli to, co Lightroom potrafi. Ja tu użyję presetów z paczki The One. Zobaczcie, automatycznie tu się podświetla mi preset Sony A7 III, bo to tym aparatem było zrobione zdjęcie. Klikniemy sobie gdzieś tutaj, żebyśmy mniej więcej widzieli i młodych, i tutaj gości. Klikamy sobie, pyk, zdjęcie jest odszumione. Spróbujmy na tym zdjęciu, na przykład w tym miejscu, odszumić to zdjęcie, pyk. Już mamy odszumione. Bardzo fajnie, zobaczcie, przed, po, bardzo delikatnie, ale tutaj więcej, myślę, nie trzeba było, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze dalej. No dobrze, to mamy te 2 pliki, mamy je już odszumione taką podstawowym odszumianiem w Adobe Lightroom. No i teraz możemy spróbować, jakby działało to odszumianie
specjalne właśnie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Klikamy sobie usuń szum, otwiera nam się funkcja poprawianie i teraz mamy tu możliwość wybrania funkcji usuń szum. Oczywiście jeśli otrzymamy RAW, a tak właśnie jest, pojawia nam się też tu szczegóły RAW z automatu wybrane. Teraz możemy sobie tutaj też oddalić to zdjęcie ewentualnie i przybliżyć, zobaczyć jak to wygląda przed i po. Jeśli jesteśmy zadowoleni, klikamy popraw. Automatycznie tu nam pokazuje przybliżony czas 25 sekund. No, zobaczymy ile to wyjdzie. Klikam popraw. Ja ten kawałek przyspieszyłem, żebyście nie musieli tego czasu czekać ze mną, ale na dole tu widzicie wynik. Zobaczymy jak poradzi sobie to samo odszumianie z tym drugim zdjęciem. Klikamy usuń szum. Automat ustawia tutaj tą wartość na 50. Ja tak na razie zostawiam. Nie chcę się w to bawić. Ciekawe, szacowany czas 5 minut. Ciekawe, jak on sobie to wyliczył i dlaczego tak długo. No nic, klikamy popraw. No, nie było to 5 minut. Widocznie ten przybliżony czas chwilowo był zakłamany. Mamy te obydwa zdjęcia już poprawione i samo porównanie tych plików wszystkich zrobimy za chwilę już w Photoshopie, jak załaduję te wszystkie zdjęcia na warstwie, żebyśmy mogli łatwo się pomiędzy nimi przełączać i podglądać różne niuanse, wiecie, odszumiania. Teraz odszumimy sobie to zdjęcie w programie DxO Pure RAW 3. Jesteśmy już w programie DxO Pure RAW 3. Otwarte mamy okno główne. Tutaj po prostu musimy przeciągnąć plik, który chcemy odszumić. Ja sobie otworzę tutaj przeglądarkę, wrzucam sobie pierwszy plik, klikam Process Now. Teraz muszę wybrać funkcję, którą chcę, aby tu zastosować. Wybierzemy sobie silnik DxO Deep Prime XD. To jest najnowszy silnik, on dosyć mocno korzysta z AI, także na pewno będą efekty oszałamiające. Wybierzemy tutaj dodatkowe opcje jak winietowanie, Chromatic Aberration, Lens Distortion, żeby to też program poprawił, bo to też potrafi. Plik zapiszemy w oryginalnym folderze jako plik DNG oczywiście i klikamy sobie Start Processing. Pierwsze zdjęcie mamy już wyeksportowane. Zamykamy sobie to okno. Otwórzmy sobie to kolejne zdjęcie. Dobra, mamy Process Now. Tu wszystkie poprzednie ustawienia nam się zapisały. Klikamy po prostu Start Processing. OK, wyeksportowane. Możemy sobie zamknąć ten program już i przejść do kolejnego programu, czyli do programu Topaz Denoise AI. Główne okno Topaz Denoise AI otwarte. Teraz wybierzmy sobie zdjęcie, które chcemy odszumiać. Tak samo jak poprzednio, przeciągamy je. Zobaczcie, program wykrył, że to jest zdjęcie RAW. Z automatu wybrał wszystkie nam ustawienia i to lubię. Te programy są dla osób, które nie chcą się mocno bawić. Ja tak uważam. Chcecie się bawić, to możecie, ale większość użytkowników korzysta tu z automatycznych ustawień i myślę, że to całkiem fajnie, że tutaj taka jest opcja. Wybrało nam wszystkie ustawienia, możemy sobie tu zobaczcie, podejrzeć, możemy sobie wziąć cztery okna, podejrzeć, który z tych modeli AI będzie tu najlepiej działał, który Was najbardziej, wiecie, zadowala. Przesuwacie sobie i ten kawałek jest odszumiany, także sami możecie też porównać, ewentualnie wybrać sobie inną jakąś tutaj technologię, jeśli tak uważacie. Ja myślę, że po prostu wybiorę sobie tutaj automat, czyli RAW i klikamy Save Image, ten plik zostanie zapisany. Wybieramy sobie file name, zostawimy z końcówką Topaz RAW, output dyrektory, to wybieramy sobie, gdzie chcemy zapisać ten plik. Ja zapiszę go sobie na pulpicie, format DNG, bardzo fajnie, bo będziemy mogli jeszcze bardziej nad nim potem popracować, go edytować, nie zapisuję go do jakiegoś JPEG-a, TIFF-a, także bardzo fajnie. Klikamy Save Image. No dobra, program skończył z tym zdjęciem. Dobrze. Back to editor i teraz to zdjęcie możemy sobie zamknąć, otworzyć kolejne zdjęcie. Mamy już drugie zdjęcie, te same ustawienia automatyczne. Klikamy Save Image, wybieramy oczywiście, tak jak poprzednio, pulpit, DNG, Save Image. Mamy zapisane i teraz przejdźmy do kolejnego programu. Jesteśmy już w Luminar Neo, teraz wybieramy sobie ten plik, teraz wybieramy sobie plik, klikamy edytuj. Tutaj przechodzimy do bezszumowe RAW, czyli po angielsku Noiseless AI. Program proponuje korekcję średnią, czyli środkowa. Troszkę średnie to tłumaczenie jest, ale
No nic, zobaczmy. Dobra, już zrobiona jest ta funkcja odszumiania. I teraz pozostaje sobie kliknąć plik, eksportuj i wybrać sobie, gdzie ten plik będziemy eksportować. Ja sobie go wyeksportuję na biurko. Wyostrzanie dodatkowe nie, rozmiar oryginalny, sRGB, format sobie tylko wybiorę, PSD, Photoshop, żeby to było najlepszej jakości. Klikamy zachowaj, już mamy wyeksportowany plik. Przejdźmy sobie teraz do drugiego, edycja, bezszumowy RAW. Tu mamy opcję wysoką, mamy wybrać, także wybieramy wysoki. I zobaczmy, program odszumia całkiem. Szybko trzeba powiedzieć, że teraz to działa. Z każdą aktualizacją Luminar Neo starają się też te wtyczki poprawić, także całkiem spoko to działa. Całkiem szybko, na pewno dużo lepiej niż na samym początku. Klikamy sobie plik, teraz eksportuj. No i te same opcje wybieramy: biurko, Photoshop, sRGB, oryginalny rozmiar, szum 2, OK. Przejdźmy teraz do Photoshopa i tam sprawdzimy tą wtyczkę ImageNomic Noiseware. Mam nadzieję, że tą nazwę wypowiedziałem dobrze, bo jest dosyć zakręcająca język, bynajmniej mój. Jesteśmy już w Photoshopie, wybieramy sobie filtr, wybieramy sobie wtyczkę ImageNomic Noiseware. To jest wtyczka, którą polecił mi jeden z widzów właśnie w komentarzach, także zobaczymy, co ta wtyczka potrafi. Ja tą wtyczkę kojarzyłem sprzed wielu, wielu lat, ale nie używałem jej od wielu lat, także zobaczymy, co w trawie piszczy, co w tej wtyczce jest takiego, co by mogła nam pomóc. Ja jednak wolę pracować na plikach RAW. Lubię odszumianie robić na pliku RAW. Wtedy jest więcej danych niż teraz. Ale okej, sprawdźmy. Mamy tutaj czysty plik RAW, bez odszumiania, bez wyostrzania, zaimportowany do Photoshopa. No i teraz tu staramy się zrobić jakieś odszumianie. Mamy tu możliwość wybrania jakichś tam presetów, ale różnią się one bardzo delikatnie od siebie. Tak szczerze mówiąc, szkoda, że program nie podpowiada mi, jaki tu mogłbym wybrać, wiecie, preset, bo trudno mi teraz, nie znając tego programu, jeśli go ściągniecie, coś tu ciekawego wybrać. Myślę, że przy tym mogłem wybrać Night Scene, Optimized for Night Shots, najbardziej. Myślę, że tu by pasowało. Tu mamy, zobaczcie, od razu podgląd tego odszumiania. Całkiem spoko, odszumione, ale jest też miękko. Nie ma tu już jakiegoś wyostrzania. Dobra, klikamy OK. Tu żadnych suwaków nie będę przesuwał. Klikamy OK. Już mamy od razu otrzymane, widzicie? Bardzo, bardzo szybko. Przejdźmy sobie do tego drugiego zdjęcia. Tak samo tutaj, filtr. Klikamy filtr, noiseware. Przesuńmy sobie tutaj na twarze. Tutaj myślę, że też możemy wybrać night scene albo ewentualnie portrait. Myślę, że ten night scene tu dużo, dużo lepiej odszumia. Klikamy OK. Chwila, moment i od razu mamy odszumione to zdjęcie. Teraz załaduję tutaj pozostałe zdjęcia jako warstwy i będziemy mogli porównać efekty tego odszumiania. Teraz mała przerwa i oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału i ten film Ci się podoba, a mam nadzieję, że tak jest, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, kliknij ten też dzwoneczek, on będzie Cię informował o nowych filmach na moim kanale. Będzie mi bardzo miło, jak też napiszesz komentarz, możesz się po prostu przywitać, możesz napisać cześć, dzięki. Możesz też w komentarzu napisać, jakie chcesz, abym tematy poruszył w kolejnych filmach na moim kanale. Ten kanał jest także dla Was, tworzę go, żebyście mogli się uczyć, także jeśli macie jakieś problemy, pytania, piszcie w komentarzu, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zapraszam Was też na moją stronę Słowik.eu/presety, gdzie znajdziecie wszystkie moje presety, profile i narzędzia, których używam w edycji zdjęć w Adobe Lightroom, istotne czy w komputerze, czy w telefonie lub tablecie, jak jestem w drodze. Dobra, wracamy do programu, wracamy do odszumiania zdjęć. Dobra. Przyszedł teraz czas na porównanie tych wszystkich programów do odszumiania, tych wszystkich technik i zobaczenie, która z nich będzie najlepiej odszumiała nasze zdjęcia. Przejdźmy sobie może tutaj do powiększenia 100%, żebyśmy mogli ładnie widzieć to wszystko. Tutaj, jak widzicie, mamy nazwane te warstwy po kolei. Będziemy sobie sprawdzać, jak te warstwy wyglądają. To jest czysty plik RAW. Jak widzicie, mamy troszkę tutaj szumu. To było troszkę zaszumione zdjęcie ISO 5000, ale nie było jakiejś większej
tragedii. Myślę, że spokojnie tutaj Lightroom sobie powinien też poradzić. Zobaczmy. Klikamy sobie tutaj pierwszą warstwę, to jest warstwa odszumiania w Lightroomie, wykonana przy pomocy mojej paczki The One. Ta paczka automatycznie odszumia i wyostrza zdjęcia na podstawie właśnie ISO. Ona adaptuje się do zdjęć, także jeśli macie zdjęcie zrobione na ISO 1000, ISO 5000, 6000, 3200, ta paczka sama dobiera sobie właśnie parametry i wyostrza. Zobaczcie. Przejdźmy sobie w ten róg, to jest najwięcej zaszumione to zdjęcie. Przed i po, całkiem spoko, pozbyliśmy się dużej ilości tutaj szumu. Nie mamy tego niepotrzebnego szumu tutaj w takich partiach, które powinny być gładkie i ładne. Także całkiem spoko to wygląda. Zobaczmy, tutaj mamy dużo takich zmiennych kolorowych. Bardzo fajnie. U Was to będzie troszkę trudniej zauważyć, szczególnie przy kompresji YouTube'owej, ale uwierzcie mi, ta paczka poradziła sobie tutaj całkiem spoko. Pamiętajcie, że możecie te dwa pliki, ten i ten Shum 2, pobrać sobie. Linki będą pod filmem, możecie sobie je pobrać, przetestować sobie te ustawienia, zobaczyć, jak one u Was wyglądają. Te pliki, zaznaczam, będą bardzo, bardzo duże, prawie 1 giga, kilkaset mega, jeden chyba ma 800, drugi prawie 1 giga, także troszkę miejsca Wam zajmą na dysku, troszkę trzeba je ściągać, ale jeśli chcecie porównać sobie te różne programy u siebie na komputerze, w Photoshopie, zobaczyć, jak to odszumianie działa, to jest taka możliwość pod filmem. Dobra, tak działa paczka The One, tak odszumiła, całkiem spoko. Przejdźmy sobie dalej, teraz będziemy po kolejne warstwy włączać. Tu mamy Noiseware, wtyczka do Photoshopa, jak ona sobie poradziła. Ja nie widzę tutaj dużych różnic, jeśli chodzi o to odszumianie automatyczne The One, a tą wtyczkę. Także jak to ktoś mówi, skoro nie widać różnicy, to po co przechodzić do Photoshopa, żeby robić coś tam dodatkowo? Zobaczmy sobie w tym miejscu na przykład. No i jest taka różnica, może troszkę koloru, tu jest mniej tego szumu kolorowego, ale to nie jest znacząca różnica. Także jak sami widzicie, ta różnica pomiędzy odszumianiem w Lightroomie a Imagenomic Noiseware, czy jakkolwiek tą nazwę się wymawia, nie jest znacząca. W niektórych tutaj partiach zdjęcia mam wrażenie, że program troszkę zdjął saturację, troszkę bardziej odszumił to zdjęcie. Wygląda to spoko, chociaż też tracimy przez to troszkę ostrości, ale ta różnica naprawdę nie jest znacząca. Przejdźmy sobie do następnego programu, to jest Luminar Noiseless AI. Zobaczmy, jak to wypada nam tutaj. Widzimy, że program troszkę też zmniejszył ekspozycję tutaj na tym niebie podświetlonym. Niebo było podświetlone oczywiście przez miasto, które tam w tle było gdzieś hen daleko. Ale samo to odszumianie nie jest takie złe. Nie jest takie złe. Mamy sporo tutaj detali. Troszkę jeszcze się te detale wyciągnęły. Więcej niż to, co mogliśmy mieć standardowo w Lightroomie. Ale w tych partiach zobaczycie też więcej tutaj gwiazd, więcej szczegółów w tych gwiazdach. Troszkę ten szum kolorowy tutaj delikatnie jest też bardziej usunięty. No, zrobiło to całkiem spoko robotę. Myślę, że naprawdę jest spoko. Porównajmy to z Imagenomic Noiseware. Myślę, że jest lepiej. Jest więcej tutaj szczegółów w gwiazdach, takich bardzo, bardzo małych szczegółów, które no, trudno będzie zobaczyć bynajmniej na YouTubie. Ale nie jest źle. Idźmy sobie dalej, zobaczmy sobie Topaz z Noise AI. Topaz już tu widzę, że jest całkiem spoko. Też zadbał tutaj o ekspozycję, troszkę dodał kontrastu. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj w tym miejscu. Tak, przez dodanie tego kontrastu to powoduje też, że te bardziej ostre jest to zdjęcie. Ma więcej detali. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. I z tego, co zauważyłem tak na szybko, to Topaz Denoise AI całkiem szybko dokonał tych korekt, całkiem szybko odszumił to zdjęcie. Myślę, że będzie jednym z szybszych programów. Tych czasów ja jeszcze nie napisałem, także czasy podam Wam w filmie, będziecie mogli sobie zobaczyć, który
z programów, jak długo zajęło mu odszumianie, ale to już będziecie wy widzieli. Ja jeszcze tego nie policzyłem, także nie wiem, tylko odnoszę się do tego, jakie mam wrażenie, a miałem wrażenie, że to pas całkiem szybko sobie tu poradził. Sprawdźmy sobie jeszcze w tym miejscu. Jest bardzo fajnie, naprawdę tych detali tutaj na tym niebie jest sporo, tych gwiazd, a nie ma szumu. Jest naprawdę spoko, bardzo fajnie to wygląda. Porównajmy sobie to teraz z tym, co oferuje DxO Deep Prime. Tutaj od razu widzę, troszkę zmienia się nam kadr, a to z tego powodu, że DxO Deep Prime zastosowaliśmy też korektę obiektywu. Może nie było to najlepszym rozwiązaniem, bo usunęliśmy tą winietę, która była tworzona przez obiektyw, a to spowodowało dodatkowy szum, bo musieliśmy rozjaśnić troszkę te boki. Także tu nie będziemy tak mocno porównywać tych boków, ale widać, że program fajnie sobie je wyciągnął. Jedynie co, to troszkę tutaj powstało takiego kolorowego zafarbu, ale skupmy się na tej części. 100% dla pewności i zobaczmy sobie, ile detali tu mamy. Jest spoko, naprawdę ilość tutaj tych gwiazd, która wyszła, jest naprawdę spora. Zobaczcie sobie, mamy więcej tych białych, takich delikatnych kropeczek, mamy więcej szczegółów w tym zdjęciu, a nie ma szumu. Jak porównamy to z oryginalnym plikiem RAW, to zobaczymy, zobaczcie, ile tutaj jest kolorowego szumu, ile tu szumu jest dookoła tych gwiazd. Zobaczcie, jak fajnie to zostało zniwelowane. Naprawdę wygląda to świetnie. A teraz porównajmy sobie to z ostatnią funkcją, czyli poprawianie szumu, nową funkcją Adobe Lightroom. No, całkiem Wam powiem. Jest duża ostrość, jest dużo detali. Sprawdźmy sobie w tym miejscu. Porównajmy to na przykład z Topaz Denoise, który całkiem fajnie wypadł. No dobra, to od razu na pierwszy rzut oka widzę, że Lightroom i jego inteligentne nowe odszumianie poradziło sobie, moim zdaniem, lepiej niż Topaz. Jest dużo więcej szczegółów, jest dużo ostrzej, dużo więcej takich mikrogwiazdek widać. Naprawdę bardzo fajnie. Zobaczmy sobie na przykład na 50% powiększenia. Widzicie? Jest dużo więcej tych mikrogwiazdek widać. To niebo aż lśni od tych gwiazd. Jest naprawdę bardzo fajnie. Lepiej niż Topaz. Na pewno lepiej. Powiększmy sobie na 100%. I teraz porównajmy sobie to z DxO Deep Prime. To nadal mam wrażenie, że jest dużo ostrzej i lepiej. Naprawdę. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Także no, myślę, że będziemy mogli porzucić ewentualne dodatkowe programy do odszumiania, ale sprawdźmy to sobie na kolejnym zdjęciu. 100% powiększenia, mamy taki kadr, będziemy mogli sobie tutaj porównać. Dobrze, tu mamy czysty RAW, teraz klikamy sobie The One. Zobaczcie, fajnie, delikatnie odszumione. Mamy delikatnie wyostrzone to zdjęcie. Sprawdźmy sobie w tej części. Przed i po. Bardzo fajnie. Delikatnie, subtelnie. Nie zajmuje to czasu, bo wykorzystuje paczka The One tylko natywne, standardowe odszumienie w Lightroomie. Także nie zajmuje Wam dodatkowego czasu podczas procesu edycji tych zdjęć, podczas obróbki w Lightroomie. Sprawdźmy to, jak porówna się właśnie odszumienie w Lightroomie do filtra ImageNomic Noiseware w Photoshopie. Dobra, popatrzmy na przykład tutaj na te twarze, 3. Teraz mamy Lightroom. Tutaj winietką troszkę się nie martwcie, bo Lightroom ją automatycznie w tym zdjęciu usunął. Ale patrząc na to zdjęcie, myślę, że jest lepiej niestety w Lightroomie. Mam jakieś takie wrażenie. Tak, to odszumienie w Lightroomie i wyostrzanie. Dużo więcej detali mi się zdaje wyciągnęło na tym zdjęciu. Zobaczcie teraz na tą twarz i tą, te dwie panie. Dużo ostrzejsze są, mają więcej detali po zwykłym odszumieniu w Lightroomie. No dobra, no widocznie tak musiało być. Następne zdjęcie
To jest Luminar AI. Porównajmy sobie tutaj Luminar w tym miejscu z Lightroomem. To jest Lightroom, to jest Luminar. Tu widzimy, że Luminar też mocno wpłynął na ekspozycję tego zdjęcia. Znaczy on inaczej interpretuje to zdjęcie. Inny silnik ma RAW, także całkiem inaczej to wygląda. Jest troszkę mniej detali, ale to moglibyśmy jeszcze wyostrzyć, prawda? Także nie jest źle. Nie jest źle, chociaż akurat niezbyt podoba mi się to wyciągnięcie tutaj tych detali na tych twarzach. Jakby przyciemnienie tego kadru, ale to już jest inny silnik. Ale jeśli chodzi o sam szum, popatrzmy też tutaj na te drzewa w tle, na taki szum w tle. To jest naprawdę, zobaczcie, było oryginalnie, jest naprawdę spoko. Chociaż ja nadal chyba wolałbym taki delikatny look z Lightrooma po prostu. Nie chciałbym używać jako dodatkowego, jakiejś dodatkowej wtyczki Luminara. Ale jest spoko, jest naprawdę spoko. Tylko ta ekspozycja nie do końca mi się podoba. No ale to pas Denoise AI, jak wypada tutaj. Też troszkę popracował Topaz nad tą ekspozycją, ją zmniejszył. W Lightroomie też moglibyśmy to zrobić, jeśli byśmy chcieli oczywiście. Jest bardzo fajnie, jest dużo detalną. Porównajmy sobie to właśnie z Luminarem. Zobaczcie, przed, Luminar, Topaz. Luminar, Topaz. Mamy więcej detali tutaj w twarzach tych osób. Porównajmy sobie te trzy twarze tutaj. Mamy Topaz teraz. Zobaczcie, Luminar, Topaz. Mamy troszkę więcej wyostrzenia tutaj inteligentnego zastosowanego, co powoduje, że to zdjęcie wydaje się jeszcze ostrzejsze i takie lepsze, wiecie. Także to na pewno. Dobra. Porównajmy sobie teraz DxO Deep Prime. Na początku te boczne zdjęcia. Tutaj też troszkę inny silnik jest, który czyta tego RAW-a, także on też inaczej troszkę wpływa tutaj na kolory i na ekspozycję zdjęcia, ale zobaczcie, jest całkiem naturalnie, całkiem przyjemnie, ale te różnice są naprawdę delikatne, naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Tutaj oczywiście nie było stosowane dodatkowe odszumianie, także porównując to z The One, może czasem The One się wydawać bardziej ostre, ale to jest normalne, bo ta paczka też wyostrza automatycznie. Topaz też wyostrza troszkę, DxO też, ale to jest całkiem inaczej. Ale tu widzę, że na przykład The One jest troszkę delikatnie ostrzejszy, ale bardzo fajnie tutaj DxO Deep Prime odszumił. Zobaczcie, to tło wygląda rewelacyjnie. Ta ilość detali, szczegółów, która tu się pojawia, jest naprawdę rewelacyjna. Tak samo tutaj na twarzach jest mega, mega fajnie. A teraz porównajmy tego DxO Deep Prime razem z Lightroomem i z jego inteligentnym nowym odszumianiem. Jest dużo, dużo lepiej z tego, co widzę. Zobaczcie, w tym miejscu mamy teraz DxO Deep Prime. Teraz mamy Topaz Denoise AI, DxO Deep Prime i Lightroom. Lightroom według mnie jest tutaj najlepszy, po prostu jest najlepszy. Jest delikatny, nie przekłamuje kolorów. Są takie, jakie były naturalne, jak lubię. Moim zdaniem naprawdę Lightroom tutaj wygrywa. Jest prosty w obsłudze, jeden tylko suwak. Trudno się tam pomylić, trudno coś zepsuć, nie trzeba się zastanawiać. Myślę, że mamy nowego króla, bynajmniej dla mnie. Mamy nowego króla w odszumianiu Lightroom. Jeszcze możemy się pobawić przy różnych innych zdjęciach, w różnych innych sytuacjach, ale to już by był naprawdę mega długi test, mega długie porównanie. Jak dla mnie, jeśli używamy Lightrooma, to wystarczy wykorzystać nową funkcję, która tam się pojawiła, inteligentnego usuwania szumów przy takich bardzo zaszumionych zdjęciach, przy zdjęciach, przy których chcecie ten szum usunąć. A jeśli nie, to wystarczy Wam standardowe odszumianie w Lightroom. Nie musicie już dokupować, płacić za dodatkowe programy odszumiające. Na chwilę obecną naprawdę Adobe dogoniło stawkę tą odszumiania, tą, która uciekła troszkę za pomocą Topaz Denoise AI i DxO Pure RAW. Te programy, te firmy troszkę wcześniej zaczęły interesować się właśnie odszumianiem inteligentnym zdjęć i one naprawdę prowadziły, ale teraz Adobe wróciło moim zdaniem na pierwsze miejsce i
Nie trzeba nam nic innego, jak tylko po prostu inteligentne odtrzymanie w Lightroom. Napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie, jakie Wy macie odczucia, czy też mniej więcej się pokrywają z tym, co ja Wam tutaj dzisiaj przedstawiłem. Możecie, tak jak mówiłem, pobrać te pliki i zobaczyć sami sobie, jak to wygląda na Waszym komputerze w takim powiększeniu 1:1. Mam nadzieję, że dzisiejszy film był przydatny i dowiedziałeś się czegoś, co przełoży się na Twoją sprawniejszą edycję zdjęć. Mam nadzieję, że to porównanie dało Ci do myślenia, może pokazało Ci, że jakiś inny program niż ten, który używasz, jest lepszy, szybszy, może sprawniejszy i będzie warto go wypróbować w Twojej edycji zdjęć. A może utwierdziłeś się w tym, że ten program, który używasz, ten styl otrzymania zdjęć, który używasz, jest ok i nie musisz nic zmieniać. Także i tak jest bardzo dobrze. Napiszcie mi o swoich przemyśleniach w komentarzach. Jeśli macie jakieś inne programy do otrzymania, które mogłem tu pominąć, oczywiście jest ich dużo, to piszcie w komentarzach, jakich używacie też programów. Może przy kolejnej, wiecie, porównaniu użyję też tych programów, tak jak tutaj jeden kolega prosił o ImageNomic i ten program, ta wtyczka do Photoshopa pojawiła się dzisiaj w zestawieniu. Prosił raz, drugi i wreszcie się udało. I tą wtyczkę też przetestowaliśmy. Mam nadzieję, że te wyniki Wam się też podobają. Napiszcie, który według Was program najlepiej sobie poradził. Mam nadzieję, że będzie to dobry wybór, że większość zagłosuje na ten sam program, ale jestem ciekawy, jak to wyjdzie w komentarzach. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!